Aby lepiej zrozumieć kontekst tego odcinka, zapraszam do obejrzenia poprzedniej części pożegnania Bitwina. Siema ludzie, z tej strony Rivlo. Nadarzyła się taka okazja w sumie. Kompletnie tego nie planowałem, to znaczy wiedziałem o tym, ale się nie spodziewałem. Mamy gościa specjalnego. Więc za chwilę zobaczycie scenę z pożegnania Bitwina. Jak będzie mi się chciało, to poszukam. A jak nie będzie chciało, to nie będziecie widzieć tego odcinka. Nie no, żartuję, coś na pewno wrzucę. Ale tutaj żegnamy tą właśnie legendarną 520. No i oczywiście zrobimy podobnie jak z Dartmurem. Za chwilę zobaczycie właśnie różne scenki zebrane z okazji pożegnania Bitwina. A on uderzył mnie! Oh my god! Chyba go atakuje! O jedną noc, tylko jedną noc! Ja my wcale. No może to się nie zmieścimy. Dobra, schodzimy. Mam male. Jedziemy kurde. O, mam male. Bitwin power. Bitwin power. Znowu spotkaliśmy tego słynnego dildozaura. Jest teraz w swoim środowisku, czyli pod Dino, obok Bitwina. Elo, elo mordeczki, ja jestem Monshi i witam was w kolejnym odcinku na kanale. No, rowerek się zajmiemy w końcu. Także to tam potem się natnie oszczędzać ten rower. W sensie jeździć spokojnie po płaskim, nie po jakichś kurde górkach, po chopkach. Dyna! Co jeszcze znacie za muzyki? Uważaj. Au! Spokojnie, panuje nas sytuacja, support strzelą. Au! A malina! Dojechaliśmy do Żabki. Ej, ile to trwało? 2 minuty trwało. Przyszliśmy. Pokażę wam jak koło. Gdzieś na stację, albo są stacje naprawcze po prostu. 2 debile się biją, trzeci im pomaga. No, 2 debile tańczą, się nagrywają nawzajem. No tutaj Bike Check, oczywiście bardzo fajny Bitwin Monshiego, z jego filmów możecie znać. Bardzo zadbany rower. Mimo, że nie najlepszy, to Monshi o niego dba jak może i co chwilę go upgrade'uje. Nagrywam. Jest kontencik. Monshi popsuł rower. Tak. Znowu. Pękłem Bitwina, Bitwin pęk, tak? Wyświetlenia będą. A Bitwin mówi, że będzie jeździł do ostatniej zębaty, do ostatniego łańcucha, do ostatniego ogniwa, bo jest krótszy teraz. Tak. Bitwiny pękają, potwierdzone info. Dzień dobry. To jest to zboczenie, jeździ za mną od 2 godzin, nie wiem o co chodzi. Dobra, jesteśmy kolegami. Jest zabawa. Opony się jeździ do druta, napęd się wykorzystuje do ostatniego ogniwa, do ostatniego zęba, a amora do ostatniego ślizgu. Magno. Pozdrawiam kolegów wszystkich, pozdrawiam Grubego. No właśnie, Gruby. Szkoda, że cię nie ma. Szkoda, że cię nie ma, Gruby. Tęsknimy za tobą. Jeździmy, jest content! Proszę bardzo, Grubego rower, szosówka wymarzona, grubasa. Kurwa, te schody wyglądają mi tak. Nie będzie tu wchodził. Dobra, zaraz będzie kurwa kręcony. Zakręcę ją mocno. Macie tutaj obraz. Dartmoor Popeya tutaj leży, tutaj mój, tutaj bolid Monshiego, Bitwin Szymona. A gruba się, nagraj to. Co się odpierdało? Łańcuch się zaciął. O, git. Profesjonalny plenerowy serwis rowerowy. Drutuj z Monshim na kanale u Grubego. Taki kurde easter egg.
Co aktualnie robimy? Nie wiem. Ustawiamy przerzutkę. A bo mi łańcuch strzyło. Łańcuch mu strzyło. Już nie będzie chyba strzelał. Drodzy widzowie, łańcuch strzyło. Czy strzyło dalej? Krzywy wentyl. Pompowańsko. Pompowańsko. Miasto Poznań udostępnia takie stacje pompowania, które z reguły nie działają, ale może ta zadziała. W Bitwinie odziała łańcuch. Dobra, byliśmy ogólnie na innej lokalizacji, że tak powiem, na takim boisku. Olej kujawski, ja nie uczeje. Wydwate. On jest też położony, nie ma nawet nóżki. Ale to nie jest wina mocznego, tylko wina dirtu. No kiedyś miałem nóżkę, ale się bałem do skakania. Elo, elo mordeczki, ja jestem Monshi i witam was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy tak, no pokażę wam jak wyregulować hamulec oczowy. Okej, teraz musimy wykręcić w takim luźnym odcineczku taki mini edit, coś w tym stylu. Z Fortu 9 w Poznaniu, Fort 9 Brunek. Generalnie ja będę skakał, jak będą koledzy to będzie cenzura, także spokojnie. I przestroga dla was, nie skaczcie na Bitwinie, bo to się może źle skończyć. Generalnie na tym forcie już się 3 Bitwiny połamały, 3 minimum. Mój na szczęście żyje, ale no, nie róbcie tego. Zapraszam was do oglądania. No, także więcej nie mam nic. Tu widać czyściutki, bardzo ładny. Trochę ślizgi ma wytarte mocno, ale co tam. Lecimy z Popejem na offroady dzisiaj. Jadę fenie. Nagle coś je. Patrzcie. Kurde. Krzyps. Teraz się nagrywa, widzę. Teraz się nagrywa. A widziałeś, jak cię wykorzystałem na zakończenie filmu? No. Właśnie, czemu ogniwa nie mogą mieć gwintu? Czemu to na śrubokręt nie może być? Tutaj on coś robi. Jemy znowu, teraz na placu. Kurde, trip po Poznaniu. Gdzie dzisiaj byliśmy, kurde, ty? Gdzie my byliśmy? Świerczewo byliśmy, Górczyn, Szachty, Dębiec, Centrum, Jeżyce trochę. No i teraz wracamy na Górczyn. Jak teraz próbujemy ruszyć z miejsca Bitwinem 2T. To nie jest tak łatwo. Pedofil nas goni. Siema. Ale my się nie boimy. Kierunkowskaz, kurwa! A tam idzie i tam. Nie wiem, czy wy go widzicie. Biegnie do mnie, kurwa. Goni mnie. Dobra, parkuję. Nie, bo tarczę podniesz. Dobra, gruby poszedł, pojechał, powiedział, że jesteśmy chłami, nas wyzywał przez pół godziny. Co tu się dzieje? Bo uciekało, kurwa. Ściągasz koło? Uciekało. Uciekało. Halo! Ukradł koło! Nie, ty bo tarczę pogniesz.
Pobej oddał koło. To się rzadko zdarza. Naprawdę, tu mamy Bitwina. Było coś takiego, a jest coś takiego. Znowu w lokalu. Co tu się stało? O, teraz lepiej. Więc bierzemy szprychę. Idę do rowerowego i taką samą po prostu. O, proszę bardzo. Poszło. No i tak jakoś, nie wiem, sflatowałem i jeszcze dziobaka zrobiłem, nie? Ale bitwin nie pękł, także kolejny dowód, że bitwiny nie pękają. Polecam bitwiny, bitwiny nie pękają, nie polecam skakać bez kasku i nie polecam za szybko lecieć tej hopy, no. Bitwin. Ej, powiem wam, że zdycham po tej glebie. Ostatniej, w sensie gleba była, tak, w ostatnim odcinku. Jest masakra po niej. Ale wyprostowałem se koła wczoraj też i nagrałem tego. Z przodu jest proste w miarę, z tyłu jeszcze jest. No nie wyglądasz najlepiej. Czekaj na papaja pod miną. Redutą z punterów. Na tym forcie. Nie dotykać, bo pierdolne. O kurwa! Mocne! Mniejszy idzie do domu, więc siema. Siema. Dobra, gruby przekaz. To zjechaliśmy, jesteśmy hardkarami. Zjechaliśmy te składy, jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest około 50 metrów wysokości. Ale my to zjechaliśmy, jesteśmy hardkarami. Ostatnio zrobiliśmy dropa. Generalnie jeden taki z tymi schodami to jest 10 metrów ma. Witamy tutaj, poznamy tutaj, spotkaliśmy jakiegoś miłego pana. Zakładam buty i jadę. Zakładam buty i jadę. Karol jest kozackim stunterem, robi wheelie na bitwinie. Na bitwinie Monsiego. Serwis Amora z Monsim na dworze. Olej Kujawski jełczeje. Nie polecam Santorixce. Tak jak już wcześniej wam mówiliśmy, nie należy lać oleju kujawskiego do amortyzatora, ponieważ olej kujawski jełczeje. I ledwo uratowałem tarczę przed Kujawskim przed chwilą, bo już mi zaczęło cieknąć na tarczę, nie? Zaczęło mu cieknąć. O, Monsi przyjechał. Teraz widzowie, idziemy szukać lodów ekipy. Znajdujemy się tu pod Lewiatanem okolicznym. Przypięliśmy te rowery, zobaczymy czy te lody ekipy będą. I ogólnie, bo wiecie co? Kręcicie mną jak mikrofalówka talerzem, nie? Dobra, to Niszo, chciałem zrobić kontencik i robić cringe'owe teksty, no, ale jak widzicie, coś nie wyszło. No jak zwykle. Yo. Leci kolejny. Gruby się zabił prawie. Kolejny. Jeszcze kolejny. Cudo. Jak? Gruby, kolejne supportacje. Zasadniczo tutaj dzisiaj mało polatałem, bo było bardzo dużo ludzi. Byliśmy tutaj z prezesem Monsim na ziemiance. Tak, właśnie. Prezes Monsi. No tutaj elegancko koniec vloga. Monsi jest, Popej też jest. Tutaj mam szpadle. Kopanie średnio wyszło, bo za dużo ludzi było, którzy nam przeszkadzali, ale no, próbowaliśmy. No tutaj oni się żegnają. Tyk, siema. Co to jest? Boże, on jest taki... Patrzcie. Tawoci, kurwa! Byłem jeszcze co chwilą, teraz dogaduję deala z chwilą. Delektuję się każdą chwilą. To jest piluka wrona! Ty to heto zrona! To jest piluka wrona! Szybciej, gruby! Im szybciej, tym lepiej, tak? Profesjonalista zaprezentuje, jak to się robi. Jedzie mocne. Popej kręci bara na moim siodełku, bo on ma sztycę za niską. Bitwin power, Dartmoor power, gruby. Ej, bo mamy lody, tak? Ekipy. Zmieniam tarczę w bitwinie. Już. Wiem, ale nie podoba ci się świadełko, tak? Nie podoba ci się świadełko. Świadełko jest kit, ale jego kontakt się nie podoba.
nie podoba ci się kąt? To jest kąt wybicia zrobionego przez pewną osobę. Co on robi z tym murem? Jak połamać Santora? A wiecie czemu jest kąt siodełka taki do dupy? Bo gruby kiedyś usiadł na tym rowerze. Ja sobie to wyprostuję, ja to już prostuję tydzień chyba, wiesz? Naprawiamy sztyce, naprawiamy siodełko, ponieważ gruby usiadł, jest źle. Jak profesjonalny kucharz rzucam na... Ała, mi się w rękę wbiło. To nic, złamałem palec, ale robimy dalej. Cię robiamy na single sped. Możny wytłumacz jak to działa. Wytłumaczysz nam jak to działa? Za chwileczkę. Wtedy wykręcacie tak. Działa, działa. To będzie osobny film chyba. Rowerki, rowerki. Between power. Zawarcie pozdrawia. Widzowie, jestem zmęczony naprawdę. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że do Lidla przyjechaliśmy, ale zapomniałem tego nagrać, to tak teraz nagrywam, że jesteśmy pod Lidlem, mąż i Eloda i jestem na Bitwinie. Tutaj jedziemy nad jezioro i oczywiście zobaczycie. Dzień dobry. Co to było? To była próba fejki. Trik fejki do fejki. Fejki do wyjebania się. Nie umiem z takim podskokiem, jak to robią profesjonaliści. Ja umiem z podskokiem. Jesteśmy pod makiem, nie? Patrzę. Bo po prostu grubas uciekł. Jedyne miejsce, gdzie mogliśmy go znaleźć, no, to był McDonald's. My po drodze szukaliśmy. Później tutaj, aż po śladach tłuszczu doszliśmy tutaj. Patrzcie, gruby już przyszedł. Znaleźliśmy go tu. Po śladach tłuszczu go znaleźliśmy. Przyszedł tu. Wrócili z Maka. Przed chwilą byłem w Maku, zjedliśmy sobie frytki. Dojechaliśmy. Dostaliśmy się do McDonalda. W każdym razie wbijamy, spróbuję coś zamówić. Cześć, jestem fanką grubego, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Jak mogliście zauważyć, skończyłem, zjadłem. Siema, 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 siema wszyscy. A one idą? One idą? Oni jeszcze jedzą. Jak tak można? Ogólnie wyruszyliśmy. Powalił Niemiec. Taki Niemiec teraz są. Tak, tutaj macie zdjęcie Hitlera. To tyle, siema. Zrobię to już czas namoczyć, nie? No właśnie, bo ja nigdy nie dotykałem wody twardej. Fakie. Blisko. Blisko mojego chuja. Co powiesz, można? No. Zajawa. Wyjątkowo jesteśmy pod Lidlem. To nie są lody ekipy, ale też korala. Polecam. Kaktus. Jakiś nowy smak. Pada deszcz i Popeye uciekł gdzieś. I go nie ma. Jesteśmy, jakiś koniec Polski. My jesteśmy za granicą już. Boimy się, że straż graniczna nas złapie.
ale na razie jeszcze nie spotkaliśmy żadnej. Pompowańsko widzowie. Popaj porzucił swojego Dartmura. Powiedział, że nie lubi Dartmurów, że Dartmury są do dupy. Dzień drugi widzowie, dzień drugi. Halo. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Hej, gdzie są dwie śrubki? Ukradli mi dwie śrubki. Byli w totalnym szoku, patrzcie, nie ma byli w totalnym szoku. Between power. Trzeba od czegoś zacząć. Nie wiem, ty, ale to nie wiem. Chce ktoś kupić Bitwina? Sprzedam, dzwońcie pod 0700. Będziesz content miał, dobra. Nie no, nie sprzedam Bitwina. Ostatnie! Słyszycie jak cyka? Będzie inna, bo ona już umiera, ale... Zakręć teraz do tyłu korb. Maxisy mały ten pan chyba. Halo? Widzowie, zobaczcie. Tu stoi Bitwin. Ładnie on wygląda, powiem wam, na tym Samsungu. Nie będę musiał aż tak dostawać kolorów na pewno w montażu, ale w końcu jest stabilizacja i zobaczcie. Bitwin jest brudny, ale nie śmiejcie się z niego, bo on nie był dawno umyty po prostu, ale to dlatego, że mi się nie chce go myć. Jesteśmy pod domem tego szerokiego pana. Tu. Siema. Dzień dobry. I odstawiam tego pana tu. O tego, o. Dobra widzowie, jesteśmy pod Dino. Idziemy po rower do Grubego, tak, bo zostawiłem u niego. A go nie ma w domu, więc będziemy kradli ten rower. I ciekawe, czy ktoś zareaguje, że biorę rower komuś pod burka. Widzowie, wziąłem Bitwina i uciekłem sobie na Ford. Patrzę, a tu na hopie stoi nasz wózek. Rybeka, nie? Jadę sobie, patrzę, łańcuch leży. Podniosłem, patrzę, a tu KMC. Co prawda na 9 rzędów on jest, ale mi to nie przeszkadza. Czekajcie, gdzieś może znajdę ten napis, że 9-rzędowy. Gdzieś tu był, o tu. Ale to nic, jest brudny w cholerę, ja zakładałem go, to tak umyłem już te ręce, ale to już bardziej nie chcę zejść. Widzowie, zrobiłem bany hopa na krawężnik. Jebłem kołem o krawężnik, wiecie. Rip. Ale mam łatki na szczęście, chociaż tutaj jest taki porządny snake-or, nie? Taki snake porządny, zobaczcie. Mąsi leci! Po tej większej. I tak jedziemy, zboczyliśmy trochę z trasy, zwiedzamy sobie Poznań. Tutaj mamy jedną kałużę, o, tutaj obok fortu. Tutaj mamy drugą, a ja próbuję tutaj przedostać się środkiem. Ciekawe, czy jemu się uda, ja przejdę bokiem. Wow! Normalnie jak w tym teledysku, Gango Albania, jak tą BM-ką cieli przez kałużę. Znajdujemy się tutaj pod makiem, o, pozdrawiam. Nie się tego nie spodziewali, byli w totalnym szoku. Ukradli mi dwie śrubki. Znaleźliśmy pump track. Mąż i tak pompuje, że nie może przestać. Wpadł w jakiś trans pump tracku. No jest git, tylko szkoda, że mały i szkoda, że nie ma gdzie się wybić, żeby sobie polecieć tak jak na niektórych są. Bez kitu, trochę jest mały. Jak wrażenia? Się zmęczyłem. Fajnie było, ale szkoda, że nie zwiększy. Z lustra na dworze to naprawdę taki zarąbisty efekt robi. Spójrzcie sami, jak to ładnie wygląda, to niebo, to wszystko, o, fajnie to wygląda. Zjem obiad i lecę prosto na dwór, bo Szymon dzisiaj bierze crossa. Tak, Bitwin został rozłożony i ma Szymon teraz crossa. O kurwa! Ale mnie zagięło, widzowie. Zacząłem się śmiać, bo jestem pod wrażeniem. Właśnie przyjechałem i zobaczcie, to co wam zapowiadałem. Cross sign.